Także dzisiaj, proszę Państwa, już mamy 10 marca 2014 roku, no i szarą strefę pokazujemy, proszę Państwa, oczywiście może bardziej słuchamy szarej strefy, a troszeczkę włączymy tutaj, proszę Państwa, wiadomości z komputera, jak również Agnieszka Lichnerowicz. Nam po 10 dopiero, po 10 opowie to i tamto Agnieszka Lichnerowicz, bowiem proszę Państwa, te systemy, które tutaj z Radio Tok FM nadają, to troszeczkę kpią, troszeczkę się sami przyznają w Radio Tok FM, na tym warszawskim przecież katolickim, cygano, żydomałpo gady, proszę Państwa, troszeczkę kpią, bo przyznali się nawet do tego, że o, facet powiedział, dziennikarz, no bo tyle ludzi na wojnie ginie, słabo przeszkolonych ludzi, słabo uzbrojonych, bo to nie ma pieniędzy na to wojsko, a i polskie wojsko, co do Afganistanu pojechało, to polskie wojsko też było słabo uzbrojone. No i dziennikarka przerwała i mówi, o kto tak, bo jak my tam siedzimy w ciepełku, kawkę nam tutaj tego podrzucą i tak w pokoiku, gdzie nam bezpiecznie, to przyjemnie sobie tak pogadać, podając statystykę. No ale po prostu niektórzy ludzie i honorowo i oddają swoje życie za rodzinę, za ojczyznę, są wielkimi patriotami. Tego się nie da przecenić. Także proszę Państwa, sami sobie zaprzeczają ci w Radiu Tok FM, a jeszcze krótko po jakimś czasie, o, że my panowie tacy pod krawatem. Także proszę Państwa, no to kuma kumę zachwala i to jest po prostu rzeczywiście kabaretowe i jest to śmieszne, proszę Państwa, że rzeczywiście kuma kumę zachwala. No te czerwone krawaty, o ile ja pamiętam, sobie przypominam, no to przypomina mi to ministrantów z Kościoła katolickiego, którzy chodzą na tace, zbierają datki, daniny jakieś tam, bo znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. Proszę Państwa, gdy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy masa, wnet maszę urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego. Natknieć wieszkę kopie w rogu, nie mnie to dasz synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dale. No to proszę Państwa, oczywiście, że niekoniecznie to sam ksiądz musi z tatą chodzić, bo o ile ja wiem, jak mi się śpiewało nie tylko w cerkwi, ale jeszcze i nawet, proszę Państwa, że to w Anglo-Ameryce Białystok, w kościele tam, proszę Państwa, pod Doilidami na Piasta, taki nowy kościół wybudowany, proszę Państwa, do meczetu podobny, no to i tak tam wszyscy wiedzą, o co chodzi, tylko czy w Warszawie, o Magdalenie nie wiedzą, co to jest. No to tam, proszę Państwa, zamiast księdza, no to chodzili nawet członkowie chóru z tacą. I po górze, i po dole, gdzie co kto da. Także na te tace położy. Także, proszę Państwa, a tu w Warszawie, w katolickiej Polsce, wszędzie te czerwone krawaty, także ci ministranci, ci katolicy, rzymskołacińscy, ci ministranci są pod tym czerwonym krawatem. Także proszę Państwa, i ten czerwony pasek, który tutaj też Państwo widzą, no to przypomina to właśnie, ten czerwony krawat, który idzie tak, czerwony krawat od dołu do góry, od góry do dołu, a to idzie tak, proszę Państwa, czyli że oni też, ci ministranci, księża katolicy jako faryzeusze, o tak, o ręce składają tak, a to idzie tak, ten krzyż musi być, proszę Państwa, gdzieś podświadomie krzyż katolicki, bo nawet wtedy, kiedy produkowali cegły w średniowieczu, dawno temu, no to na tych cegłach, czy na chlebie, wszędzie stawiano krzyż. No i teraz, proszę Państwa, wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej i ci badacze różni też, najmądrzejsi, sławetni, patrzą się, że tam był krzyż.
A ten krzyż to było tylko oznakowanie. To były znaki na chlebie, na cegłach, na różnych rzeczach. To nie oznaczało wcale żadnego przedmiotu kaźni, na którym tam ewentualnie zginął Jezus Chrystus, bo na krzyżu nigdy nie. Jezus na pionowym słupie lub palu zginął. Kiedyś taka książka była duża, formatu A4, proszę Państwa, Wacława Korabiewicza, zatytułowana Śladami amuletu. No i za te 100 zł oczywiście dostałam tę książkę w prezencie od Anny Czerniak, która tam na Raszyńskiej mieszkała na drodze do, jak się jedzie na lotnisko, okręcie Chopina, wiecznym autobusem 175, że jednak jakiemuś słudze diabła, pół diabłowi zachciało się, no tak rok temu ta plotka krążyła, skasować tę linię 175. Ta Anna Czerniak, która na Podlasiu zakładała zbory kiedyś tam, proszę Państwa, staruszka umarła już dawno, ale długo, długo ona żyła i nie widziała. Dała mi tę książkę, proszę Państwa, Śladami amuletu Wacława Korabiewicza. No ona długo, długo żyła, ale nie widziała, nie dowidziała tam. Bracia przychodzili jej pomagać, tej Annie Czerniak, proszę Państwa. No i ta książka bardzo ciekawa, Wacława Korabiewicza, który 15 lat w Egipcie spędził, aż tam, daleko, daleko, czyli że nie tu nad Wisłą katolicką rzeką, proszę Państwa. Pisze on w tej książce, że słowo krzyżować znaczy raczej rozciągać na palu, proszę Państwa, czyli że nie na krzyżu, nie krzyżować, nie tak, pod kątem prostym. I po prostu nawet w Biblii słowo belka istnieje, występuje w cytatach słownych, zdaniowych. Mówi tak Biblia, Księga Ezdrasza 6:11, jeżeli ktokolwiek przekroczy to zarządzenie, to z jego domu zostanie wyrwana belka, na którą zostanie on wbity, a jego dom zostanie zamieniony w kupę gruzu. Także proszę Państwa, kupę gruzu, także belka. Starożytny poeta grecki Homer też używał tegoż słowa ksylon, czyli pionowy słup lub pal, i że wioskę można było opalisadować, oksulonować, także proszę Państwa, pionowy, wioskę, nie krzyżami, no bo to wcale nie było modne za, proszę Państwa, tegoż poety, pisarza, filozofa Homera. To zadanie wywoła wielkie Moje mańce, proszę Państwa, zaraz będzie Agnieszka. Bez wyświetlenia nie zajmowałem bielizny z kobiety. No nie jest to zaraz rzecz, będzie, którą robię. Chodź. Parę miar. Także proszę Państwa, Agnieszka Lichnerowicz zaraz będzie po godzinie 10:00, ale my jeszcze tak dywagujmy o tym systemie rzymsko-łacińskim, katolickim, który dla pozoru odprawia długie modły. No to przecież Biblia mówi, że przyjdą tacy i w dniach ostatnich, którzy będą zmieniali daty, czasy i pory. Pewne dni będą uważali za bardziej święte niż inne. Proszę Państwa, no i to są te święta między innymi katolickie, które zresztą też przejęte są z pogaństwa. Tak, żeby komu pasowało do danego systemu. Będą zabraniali też ci ludzie, źli ludzie, jako diabuleus, jako słudzy szatana, słudzy diabła, zabraniać, spożywać pewnych pokarmów, no to nawet i u mormonów możecie spotkać, żeby nie pić herbaty, żeby nie pić kawy, żeby, czy u tych adwentystów, żeby świniny nie jeść, a przecież Bóg Noemu po potopie pozwolił jeść mięso. No wtedy, kiedy te paprocie zginęły, te wszystkie, co te nasze kochane dinozaury na sznurkach, nasze kochane zwierzątka jadły, nie było tych paproci, to Bóg Jehowa po raz pierwszy pozwolił w życiu człowiekowi, czyli Noemu, jeść mięso. No to, czyli jedzą mięso, no to Bóg pozwolił, ale
krew wylejesz do ziemi, no i to po prostu nawet w 49 roku ten zakaz spożywania krwi jeszcze był. Bywajcie zdrowi, jeżeli to uczynicie. Od krwi i od nierządu. Jeżeli się powstrzymacie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Czyli, że to był sobór w Jeruzalem, w Jerozolimie, to my tak dzisiaj mówimy, w 49 roku naszej ery, no i wtedy ci bracia się zebrali, proszę Państwa, aby no, zadecydować o tym czy tamtym, proszę Państwa. No i zadecydowali, proszę Państwa, że można jeść, można nie jeść, jak schudłam, proszę Państwa, żeby człowiek wiedział, co dla niego jest dobre, co dla jego zdrowia jest dobre, a co dla niego jest złe, co dla jego zdrowia jest złe. Także proszę Państwa, no cóż, do Białegostoku to dopiero można pojechać, proszę Państwa. Jesteśmy na osiedlu Saska Kępa, to jest Praga Południe, jeszcze w katolickiej Polsce, a tutaj przejeżdża też 525 na Centralny, który uciekał zwykle od ludzi. Teraz oni coś zauważyli, że my prowadzimy programy internetowe, proszę Państwa, że my prowadzimy programy internetowe i nie to, że plotka, tylko że ta wiadomość do nich dotarła, że biegnie kobieta 525 tu przy mostku, zatrzymał się, czyli wcześniej wysadził ludzi, ale ich następnych, co tam na przystanku stali, czekali na ten 525, nie zatrzymał się, nie wsadził, uciekł. I teraz, proszę Państwa, jak na złość, te wszystkie autobusy, czy 520, czy 525, stoi, no, prawie 5 minut na każdym przystanku, proszę Państwa, aż ludzie się denerwują, co się dzieje. No, jedź dziadu. I się wściekają, proszę Państwa, wyzywają się, no bo ludzie są zdenerwowani. Ludzie są wściekli, proszę Państwa. Także lepiej może rzeczywiście usiąść do komputera. Mamy tutaj, proszę Państwa, jest Wiesiolandia on youtube.com, Elka Kwiercielka, Elka Wiercielka, Cinderella, Felicja Boska. Tutaj jest jeden z wernisarzy w galerii Korekta Art Gallery at Marszałkowska 11A Street. So you have to come there, you have to come and watch this exhibition, but it doesn't exist right now, so you have to look at it, look at the screen please right now, so this is our memory, this is our history, because we have recorded that program some time ago, so you have to look, only this is the way to know anything, to know something. So, you have to see, you have to watch this program, so it is Wiesiolandia on youtube.com, Elka Wiercielka on youtube.com, Cinderella on youtube.com, Elka Wiercielka on youtube.com and Felicja Boska on youtube.com. You have to watch these programs because I think they are very interesting and very important for you, especially for you. On facebook.com there is Elhop Art 2000. In Polish language we say Elhop Art 2000. This is our Kiszczak. He visits our galleries right here in Warsaw and he watches what's on the wall, what's on the right here, you can watch what's on the screen by computer. So welcome, 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 I admire you, welcome, 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 I adore you. So you have to watch this program. These programs are very interesting. These programs are educational, very important, even very important
for you. You have to learn the Bible. You have to read the Bible with those programs. You have to learn more by heart, to hear, to watch. Także proszę Państwa, Agnieszka Lichnerowicz zaraz po 10 wystąpi. Na razie nie będę włączać podsłuchy do Radia Maryja, bo Radio Maryja to, jak to powie, to ci Żydzi, jak to mówi Rysia Czubak z Radia Tok FM, proszę Państwa, z czerskiej 8 na 10 tutaj w katolickiej Polsce, no to po prostu spadną, szybko spadną, no bo Radio Maryja jest inteligentniejsze. Radio Maryja jest mądrzejsze, no przecież wiecie Państwo, że ci księża katolicy to się tak długo uczyli, kiedyś w Ciechanowie w kościele żeśmy byli też gościnni, oczywiście jak zawsze, to ksiądz przy rekolekcjach dla dzieci, dla młodzieży, bo to było studium też pedagogiczne, gdzie ja też chodziłam w Ciechanowie, studium pedagogiczne i ksiądz w kościele mówi: drodzy bracia moi kochani, drodzy moi kochani parafianie, bracia, przecież my księża katolicy, to my się tak długo uczyliśmy, długo trzeba się uczyć. A tak ci księża katolicy zachęcali, proszę Państwa, młodych wszystkich nas, żebyśmy tymi księżmi, no jeżeli chcemy zostać, no to musimy wiedzieć, że to trzeba się długo uczyć, proszę Państwa. No i taka robota imieniny kota. Także proszę Państwa, ci ministranci, bo to i księża katolicy, i jak już powiedziałyśmy, to z tego wynika, każdy parafianin może być takim tym, zostać ministrantem, czyli się specjalizować w pomocy księżom katolickim, proszę Państwa, chodzenie z tarcą, sprzątanie, zamiatanie kościoła, to może te zakonnice, ale takie sprawy, co do mszy. Także zapraszamy serdecznie, buziaczki, pozdrawiamy, proszę Państwa, czyli że ci z Radia Tok FM to tak troszeczkę się zbłaźnili od samego rana, mówiąc o groszu. Ciągle mówią o pieniądzach, o groszu, że ci żołnierze, którzy no niewyposażeni są, szybciej giną na wojnie, a ci tacy to są szkoleni, a tam dziennikarka przerwała, że to nieprawda, że to zależy od punktu widzenia. No i rzeczywiście jedno zaczyna, nie kończy, drugie przerywa, mówi, że głupoty gadasz. No i tak czasem jak nie powie, że głupoty gadasz, no to to przechodzi i to idzie w eter i to zaraża, proszę Państwa, niczym wirus z Moskwy w postaci węża z napisem rosyjskim, co już rozszyfrowano, że wszystkie ukraińskie komputery są zawirusowane i wszyscy wszystko wiedzą w Moskwie, tam urzędnicy, którzy są oczywiście na podsłuchu, co gdzie w Ukrainie jest. Także no, pozdrawiamy Państwa serdecznie, Ukraina i tak nie jest prawosławna. Nas interesowałoby prawosławie, czyli gdzieś tam zapraszamy z Radia Tok FM z czerskiej 8 na 10 jechać do prawosławia, do Anglo-Ameryki, Białystok. No i tam w tej Anglo-Ameryce, Białystok, gdzie są dopiero ci prawosławni, no gdzie są ci święci w dniach ostatnich i wcale nie muszą chodzić, być ewentualnie pod czerwonym krawatem, proszę Państwa, no bo artyści to w czapeczkach chodzą, artyści, proszę Państwa, taki człowiek przychodzi z Akademii Sztuk Pięknych, domyślam się, w czapeczce też z daszkiem, tak się uśmiecha do mnie, wciąż w galeriach bywa. Także proszę Państwa, sporo ludzi sympatycznych, może mniej, bo tych niesympatycznych, kaszlących o tych obrzydliwych umysłach, to o tym powiedział zresztą Jezus Chrystus, no bo takie samo to składanie rąk, czy te krawaty takie czerwone z radia Tok FM Ekstra, że panowie, no to kuma chwali kumę, prawda? Dziad dziada, gad gada, żebrak żebraka, czyli już muszą być i dwie dłonie, i dwie ręce, składanie pół bogów podzięce. No tym półbogiem jest
po prostu Biblia mówi, Jakuba 4:4, że to jest Bóg z małej litery, Bóg tego świata, który zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii Chrystusowej, Słowo Boże, żeby im nie świeciło. No to ci, co tak składają ręce, proszę Państwa, to są namaszczeni, są pachnący, proszę Państwa. No, raczej taki zapach po Warszawie się nie roznosi, bo tu albo to dziewczynka francuskiego uczy, albo, proszę Państwa, Wisła śmierdzi, albo nogami papieża waszego śmierdzi. Mówią, że ktoś pieniądzem śmierdzi, to znaczy, że kasiasty jest, że ma. No, tu Warszawa jest biedna, teraz coraz droższe wszystko jest, życie jest najdroższe w Warszawie. Tutaj, proszę Państwa, w katolickiej Polsce, a jest najdroższe. No ciężko jest żyć, ale jak ktoś się przyzwyczaił i polubił tę Warszawę. Litka, widzicie, Litka dzisiaj odjeżdża gdzieś tam pod Poznań, bo przecież ona nie jest z Poznania, ona jest z Warszawy. Czyli jak jest tu w Warszawie, to jeździ z Warszawy do Warszawy, od kamienia do kamienia, od pomnika do pomnika, proszę Państwa, z Międzylesia do Radości. No to to już tam dalej, pod Falenicą, to już nie musi być Warszawa. No ale najczęściej ona jeździ, proszę Państwa, z Warszawy do Warszawy, Litka, Litka. Także proszę Państwa, no cóż, ponieważ ona uciekła z tej Warszawy, to tęskni, tęskno jej do tej Warszawy. No ale staruszka się robi, ponad 60-letnia grubaska, bo przecież ona nigdy nie była chuda, była grubaska. A te grubaski, proszę Państwa, są strasznie, no, wolno chodzące. Ale ona się rusza, na wolno chodzi, ale szybko się rusza. Wczoraj, proszę Państwa, naprzeciwko Centralnego, na tramwajowym, tutaj tym waszym, szarej strefy, przystanku, katolickiej części Polski, a, proszę Państwa, siedziała taka gruba, otyła dziewczyna, no, może nie bardzo gruba, bo jeszcze chyba ze 2-3 razy grubsze widziałam. I tak jak mnie zobaczyła, to jakby chyba Jezusa Chrystusa, czy Matkę Boską, zaczęła płakać, że znowu będzie głodna, znowu będzie głodna. Siadła do tramwaju, nawet się na mnie patrzyła, proszę Państwa, zaczęła płakać. Czy mogę płakać? Się spytała tramwajusza i nic tam nie odpowiada, bo być to jakaś, bo jej coś, proszę Państwa, siadło na mózgu, ale to taka dziewczyna, która krzywdy nikomu nie zrobi, tylko ona jest ciągle głodna i wysiadła w centrum, przejechawszy jeden przystanek z Centralnego do centrum, wysiadła. Ja też tam wysiadłam, żeby ten cokół, który wskazuje drogę do Anglii, Ameryki, Białystok do Anglii, do USA, do Londynu, do Szwecji, do Berlina, spod tej rotundy, jak to zwykle chcę podkreślić, to miejsce, gdzie jesteśmy, że jesteśmy w katolickiej Polsce, a na Mazowszu, w Warszawie, nad Wisłą, gdzie ci ministranci, którzy są pod krawatami, często czerwonymi, ja nie wiem dlaczego oni te komunistyczne czerwone krawaty noszą, chodzą też z tacami na walewa, na waprawa kościelna, czyli żebrzą, żebrzą. Dzisiaj Radio Tok FM, co mówimy Państwu w Radiu Tok FM Ekstra w imieniu Jezusa Chrystusa, amen. Że Radio Tok FM zwykłe, och, że my panowie pod krawatami, czyli że tak kuma kumę zachwala, takie to jest głupie i naiwne, proszę Państwa, że też od razu i że jest podejrzane. Także pozdrawiamy serdecznie, buziaczki przysyłamy Państwu. Życzymy miłego odbioru, proszę Państwa. Jeszcze raz powtórzę, że mamy, proszę Państwa, od dzisiaj też 10 wejdzie kamera Kopciuszek. Będzie to seria filmów o Warszawie, o rozdzielczości 5 megapikseli. Rozdzielczości kamery. Oczywiście już ten mój kucharz wypowiedział się, że to może być przekłamane, że jest 5 megapikseli. Zobaczymy, czy tam chociaż 2 megapiksele są. No, gdy się kamery nie rusza, ponoć jest bardzo dobrze. Zobaczymy, proszę Państwa, chińskiej produkcji. Teraz jak Chiny, proszę Państwa, weszły do akcji, do głosu, kiedy każde miasto w Chinach jest, strasznie mówią, zanieczyszczone. No z tego powodu, że oni bardzo dużo na zamówienie też produkują dla świata. Grosze mają zresztą z tego, ale że u nich te grosze się liczą.
dużo tam ludzi ginie w tych więzieniach, ponoć katują. Tam była kiedyś Nancy Quinn, taka Chinka, strażnica podawała. No już jak strażnica, co poda, to do bólu szczere, do bólu prawdziwe, proszę Państwa, przez 1000 osób przeszło. Proszę Państwa, pod względem takiej korekty, że 20 lat kobieta siedziała w więzieniach chińskich, proszę Państwa, a ponieważ znała Pismo Święte, powtarzała wersety z pamięci biblijne, wersety z Pisma Świętego. I tak 20 lat, jak wyszła po 20 latach z więzienia chińskiego, tak to, co pamiętała, to, co znała, to wszystko pamiętała, wszystko znała, wiedziała. Także, proszę Państwa, Słowo Boże jest silne, jest jak miecz ostry, obosieczny miecz, do szpiku kości dotrze. Także do Was, do Waszego serducha Słowo Boże dotrze. Pismo Święte czytajcie, co mówimy Państwu właśnie w radiu TOK FM Extra. W radiu TOK FM Extra macie Państwo chrapanie nocą. Kto to tak chrapie, że tu Jan Witek chrapie? Proszę Państwa, my tutaj niedawno, tydzień temu, miałyśmy generałową, co też nowy odcinek w naszym programie powstał, pojawił się w radiu TOK FM Extra. Bogowie na Olimpie, jak greccy bogowie na Olimpie, czyli chrapanie w nocy jak u greckich bogów na Olimpie, czy chrapanie generałowej jak u greckich bogów na Olimpie. A chrapanie generałowej to chrapanie Łotyszki, bo to jest Łotyszka, a przecież Łotwa to też część, proszę Państwa, Związku Radzieckiego, jak i ta Ukraina. I teraz Ukraina chce się oderwać, proszę Państwa, i teraz Huzia na Juzia mówią, że Putin ma raka na mózgu. No ale proszę Państwa, teraz ważne, czy to złośliwy, czy niezłośliwy. Także nie jest dobrze, a jeszcze zanim on umrze, to może, wiecie co, wiecie Państwo, dużo złego narobić, bo to, tak jak i Neron, proszę Państwa, w tym systemie rzymsko-łacińskim, Neron chory był na mózg, proszę Państwa. Podpalił Rzym, kazał podpalić, proszę Państwa. No i teraz te mareczki różne, takie te małe, kwadratowe, takie te grubasy, to wszystko albo cukrzycę ma, chore nogi, chory brzuch, serce chore, cukrzycę ma, albo psychicznie, no to psychicznie to już od dziecka. Bo my, proszę Państwa, możemy symulować, my możemy udawać. Proszę Państwa, nawet taka siwa Marysia, ładniejsza niż królowa Anglii, ta Elżbieta staruszka, mówi, to co, udało się tam nabrać? Udało się tam nabrać. Także, proszę Państwa, no my możemy symulować, ale takie te mareczki, to one psychiczne są, psychicznie chore są od dziecka i one nic nie muszą udawać. One mogą tylko mataczyć, kamuflować, kłamać, co robią, oszukiwać, co też robią, czynią. Także pozdrawiamy wiadomości, już mamy, proszę Państwa, w Radiu TOK FM. I, proszę Państwa, Agnieszka Lichnerowicz zaraz po godzinie 10 wejdzie. Zapraszamy Państwa serdecznie. Agnieszka Lichnerowicz zaraz wejdzie i będzie Agnieszka Lichnerowicz opowiadała. Także proszę Państwa, troszeczkę to się dzieje w tych galeriach. Tutaj Państwu pokazałyśmy, że uchem, słuchem, proszę podziwiać, co się dzieje tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce, a no, ale też na słuchy są z Radia TOK FM, a to wszystko nadajemy w Radiu TOK FM Extra, już nie mówiąc, że przecież z tej taśmy też wszystko słychać. Tutaj jest akurat Galeria Freta 39. Tam, proszę Państwa, jest też restauracja, jest też barek i tam zapraszamy, bo jest to bardzo miłe miejsce w sumie, proszę Państwa, na Starówce. To jest za barbakanem, daleko po lewej stronie, po prawej stronie jest taka galeria, która podpadła, bo to jest galeria Zadra, która podpadła na Andersa i jak podpadła na Andersa, to spieprzyła z Andersa, tam 29 czy ile zdaje się było, i ona chce się
po drugie rozwijać, proszę Państwa, na freta. Tak jak tu mamy 39, to tam jakiś musi być parzysty numer po prawej stronie, tam gdzie jest ten kościół przy kościele takim katolickim, przy placyku, zaraz pierwsza galeria. Także pozdrawiamy serdecznie dzisiaj, proszę Państwa, 10 marca 2014.